Unboxing Tymiki ultra dźwiękowej. Już rozebrana. 3 przetworniki. Zaraz sobie zobaczymy ten generatorek. Jesteśmy w kiblu, bo to najlepiej tu się robi właśnie takie rzeczy. Wybuchy, eksplozje. Przedłużacz, watomierz, okulary ochronne. Mam nadzieję, że to nie wykipi nam tu pianą. Tabletki do zmywarki, proszek do prania. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Żyje. Będzie tego. Tank size 30 cm. Realnie 25 w koszyku. Starczy. A jak nie starczy, to z miecza. Płyn do mycia silników. Przykryję, żeby to nie kipiało. Ile pół godziny kosztuje używanie ultradźwięków? Od samych ultradźwięków woda się nagrzeje. Bardzo wysoka sprawność, bardzo dobrze. Przejrzymy instrukcję. Ważne, żeby było uziemione. Moc ultradźwięków 180 W. Jest te 200 W. 300 nawet. 400, 450, 40 kHz. Ten panel nie jest odporny na kwasy. Nie powinno się dać cieczy łatwopalnych. Pojemność 6,5 litra. Czernione radiatory łatwiej wypromieniowują ciepło. Fajnie, że dali wąż. Co to robi? Swipowanie. Pogmeram, powycieram, zobaczymy, jakie brudy będą, czy nie będą. Na myciu ultradźwiękowym się nie znam. Cześć, witajcie. Dzisiaj unboxing i pierwsze takie szybkie testy Miki ultradźwiękowej. Tu jest jakiś model. Ja odpakowuję pudełeczko. I zobaczymy, co jest w środku, jak ona jest zbudowana, bo to jest najważniejsze. A pod spodem będzie link i informacje firmy, która mi to przysłała, żebym wam pokazał. I przy okazji miał zabawkę do mycia części samochodowych i innych jakichś tam cudów. Po otwarciu tak to jest zabezpieczone. Tu jakieś tam kawałeczki takie eleganckie. Tu jest zawór spustowy. To jest właśnie spoko w tej myjce. Ona jest dosyć duża, właśnie do części samochodowych. Chyba 6,5 litra ma, z tego co pamiętam. Zaraz ją sobie wyjmiemy, poczytamy, może jakaś instrukcja będzie. No i trzeba będzie się brać za rozbieranie przed pierwszym włączeniem, a później za testy. O, pokrywka zdjęta, koszyk, to jest ważne, żeby nie dotykały elementy dna. Ja tak naprawdę powiem wam, na myjkach ultradźwiękowych się nie znam, także jak macie jakieś patenty, rady, piszcie. Ja wiem, że ludzie tuleją różne rzeczy, nie powinno się dać cieczy łatwopalnych, a wiem, że niektórzy w jakichś alkoholach myją, nie myją. O, ciekawe. Bo ona ma gumowe nóżki, żeby stała na dnie, więc może ona może stać się, podpierać w kilku miejscach. I te służą tylko już do wyciągania. No powiem wam, przekonamy się już w praktyce później. Tak, ja chcę myć wodą z kranu. Ludzie piszą, że tam dolewają jakiegoś Ludwika, mydła, nie wiem, może mydła może nie, ale płynu do mycia naczyń, jakieś tabletki do zmywarki, proszek do prania. No cuda, jakieś też do wody dodają, co dodają? Płyn do mycia silników, też ciekawie, no są to środki powierzchniowo-czynne, więc no ma to może jakiś sens. Nie wiem, jak ta stal tutaj zareaguje, czy to jest stal nierdzewna, czy to jest jakby chińska stal nierdzewna. No ale jestem otwarty na wasze komentarze, wasze doświadczenia. Wiem też, że zostaje biały nalot, syf na częściach, zwłaszcza aluminiowych, jak się nie zastosuje wody demineralizowanej, więc z tym trzeba uważać. Ja chcę myć głównie plastiki, tak mi się przynajmniej na dzień dzisiejszy wydaje, także do plastików kranówa, a jeśli chodzi o jakieś metalowe części, no to chyba właśnie demineralizowana oraz płyny typu Sonic, żeby to było te żarcie kawitacyjne, żeby były te wybuchy, eksplozje, cieczy, tak, cieczy, płyn, ciecz, żeby były wybuchy, eksplozje, cieczy na powierzchni właśnie elementów i to odrywa nam ten brud, nie? Tak działa myjka ultradźwiękowa. No ale dobra, ja to wyciągam, bo jedną ręką tego nie mogę wyjąć, a siedzę, stoję i gadam jak głupek do jakiegoś kartona. Kartona czy kartonu? Jak jest poprawnie? Nie wiem. Po wyjęciu tu już więcej nic nie ma, także dajcie mi to posprzątać i widzimy się już, jak to odpakuje. No i tak to elegancko wygląda. Ona jest cyfrowa, są też takie z gałkami, z pokrętłami. Gig bez, to, bo to jest Gig Buying, właśnie przysłał firma. Gig Buying, tu w woreczku z instrukcją, no, do węża, opaska do węża spustowego, fajnie, że dali wąż, fajnie, że jest końcówka zaworu i to się domyślam, że idzie na dno, żeby tu nam na przykład jakieś śrubki nie wpadły, coś co tam myjemy, żeby nie poszło w kanał. A ja sobie to jakoś tu wsadzę, nie takie to proste, no ale to za chwilę. No dobra, jak wygląda myjka, jakie ma funkcje? Jeszcze tutaj grzanie, temperatura góra-dół. Jak myjka jest włączona, no to te ultradźwięki to jest energia, pakujemy energię w układ, jakim jest woda, więc jak ustawicie na przykład 40 stopni, to nawet jak wyłączycie grzałkę, od samych ultradźwięków woda się nagrzeje. Ja mam myjkę, która w ogóle nie ma podgrzewaczki, ale po dłuższej pracy jest tak, że aż myjka potrafi no, parować. Ja mam taką mniejszą, ją kiedyś naprawiałem, wam podlinkuję tutaj link, tam było pęknięte trafo. Ona działa, ja jej używałem dwa razy, jakąś tam głowicę z drukarki przeczyszczałem, ale no, tak jak mówię, na myciu ultradźwiękowym się nie znam i teraz będę miał szansę się bardziej poznać. Tutaj jest ostrzeżenie,
nie odpalać bez wody. Woda musi mieć 2/3 wysokości pojemności. Dobrze wiedzieć. Uwaga, bo może gorący płyn się wylać, gorąca pokrywka. Risk of scalding. Nie wiem, co to jest scalding, ale skal. No, nie wiem. Coś ze skórą, z poparzeniami. Nieważne. Ważne, żeby było uziemione. Jest przewód też dodany z uziemieniem, czyli na żadnych przedłużaczach dwuprzewodowych nie stosować. W bloku, no też tak może być, nie wiem, nie dotykać wtedy, jak chcecie korzystać na dwóch przewodach, to nie dotykajcie jej, żeby nie było ryzyka porażeniem prądem i nie wlewać właśnie palnych płynów do środka, czyli w żadnej benzynie nie myjemy, w żadnym IPA alkoholu, żadnych łatwopalnych cieczy. No dobra, co jest teraz z tyłu? Z tyłu dużo nie ma. Tabliczka znamionowa, model, wielkość całości, wielkość pojemnika, to jest spoko. Moc ultradźwięków 180 W, zmierzymy sobie. I grzałka 200 W, też zmierzymy sobie. Częstotliwość stała 40 kHz. Są też takie sweepujące, że po prostu zmieniają częstotliwość, żeby no, lepiej po prostu doczyścić. Timer pół godziny max, no pewnie chodzi o to, żeby się nie przegrzała, nie spaliła, przetworniki, żeby się nie spaliły. No i pełna pojemność 6,5 litra. Z boku nic nie ma. Pod spodem są śrubeczki, które zaraz sobie odkręcimy. Tu jest wentylator? Chyba tak, wentylator jest. No tutaj jakieś tam coś. No i zawór elegancko. Także fajnie. Zaznaczyłem sobie X-em, gdzie jest tył i żeby to potem spasować. Ale tu chyba na kablach i tak nie będziemy odpinać. Tylko te wyłącznie śrubki po zewnętrznej. No i zaraz ukaże nam się wnętrze. No ciekawie. No ładnie. Trzy przetworniki. Tutaj ten spływ plastikowy. Tu na boku jest chyba grzałka. Tak mi się wydaje. Gdzieś tu. A dobra, tam jest grzałka z tyłu. Tam jest chyba przyklejona grzałka. Może są dwie grzałki, nie wiem. No panel sterujący. Kiedyś taką Wewora naprawiałem, taką myjkę ultradźwiękową. Zaraz sobie zobaczymy ten generatorek. Tylko dajcie mi to jakoś bardziej to ogarnąć. Może nawet to odepnę? Dobra, już rozebrana. Tu przy rozbieraniu jeszcze bardzo ciekawą rzecz zauważyłem. Góra jest klejona, żeby to było szczelne, żeby tu woda nie wchodziła. Bo też, ten kran jest bardzo przydatny. No bo jak zalewamy tu wodę, potem trzeba do góry nogami zalewać, wylewać. Tu woda gdzieś podcieka, tu gdzieś tam coś koroduje, nie? Więc takie ze spustem spoko. No tylko są duże, więc trzeba rozrabiać więcej płynu, jak chcecie coś małego nawet wymyć, wyczyścić, tak? Więc to też jest minus. Więc szczerze, czemu nie porobili w tych myjkach takiego, wiecie, rogu, żeby dało się łatwo zlewać i w tych małych, i w tych dużych? Dlaczego tak nie zrobili? Nie wiem. No dobra, słuchajcie, próbujemy to rozkminić. Tu jest co? A, to jest pewnie czujnik temperatury. Gdzieś tu z boku przyklejony na takich kabelkach do naszego panelu przedniego. Tu mamy wiązkę. Wiązka jest do tego... O, no fajnie opisana. 5V GND, UC1, PTC i UC2. Czekajcie, o, 5V GND, no nie mogę, jest ostrość, dobrze. Tu jest zapewne podłączony wentylator, bardzo możliwe, że tu jest wentylator. Faza neutralna idzie na płytkę z gniazda tego z tyłu. Jest uziemienie, jest przyspawane, widać, zgrzewane, przykręcone, nie jest luźne, jest ok, powiedzmy. Co jeszcze? Wyjście na przetworniki. Przetworniki łączone równolegle w taki sposób, czy zasilanie z każdego kolejnego na każdy kolejny pociągnięte. Przyklejone są, nie wiem na jaki klej, kiedyś panu Leszkowi odpadł taki przetwornik, go na dwuskładnikowy klej epoksydowy przykleił, no i właśnie w tej myjce, co naprawiałem, z tej Polsonic chyba, no i działa. Co tu jest? Przekaźniki sterujące grzałką, grzałkę na 230 chyba. Ciekawe, bo tu jest tak, PTC, LN, PTC, no to domyślam się, że chodzi o grzałkę. Czemu PTC to oznaczyli? Nie wiem. Tu jest grzałka, tu jest czujnik temperatury. No możliwe. Uzwojenia, transformatorki, elektronika na pastę białą. No, mogłoby być lepiej, no ale radiatorki przynajmniej jakieś tam dali, mogłyby być też mieć więcej żebrowań. Czernione radiatory łatwiej wypromieniowują ciepło. Działa to tak samo na zasadzie, jak macie coś czarnego. Co powiedziałem? Czerwone? Czarne. Chyba mówiłem czerwone. Czarne radiatory są tak jak na słońcu.
czarne radiatory łatwiej wypromieniowują ciepło. To działa tak samo jak na słońcu. Macie coś czarnego, się wam grzeje bardziej, nie wiem, jakaś koszulka, jakiś przedmiot. I tak samo działa w drugą stronę. Czarny przedmiot łatwiej wypromieniowuje z siebie energię i ciepło. Więc no, czernione radiatory spoko. One muszą być anodyzowane, nie mogą być jakieś malowane, bo malowanie izoluje wam warstwą farby. Także czarne radiatory spoko. Jest wentylator, żeby to wszystko jakoś tam chłodził, też spoko, bo tu na pewno jest gorąco od płynu, od cieczy, od tej całej pracy, bo mamy 200 watów, no 200 watów po prostu energii, która idzie, nie cała idzie jakby na ultradźwięki, dużo idzie właśnie w postaci tarcia i ciepła tej wody, nie? Więc ta woda się podgrzewa, plus mamy grzałkę, żeby dogrzać tą wodę przed na przykład rozpoczęciem procesu mycia ultradźwiękowego lub w trakcie, żeby naraz podgrzewały obydwa urządzenia grzewcze, w sensie to grzewcze i ultradźwięki też są grzewcze. Chyba tyle, co wam tutaj, nie chcę się całego tego rozkminiać, słuchajcie, ja to składam i zaczynamy się bawić w mycie. Dobra, słuchajcie, jeszcze przejrzymy instrukcję, wy szybko czytajcie, ja ją sobie potem dokładnie przeczytam. Tu macie instrukcję, jakby ktoś chciał, tutaj wszystkie tam informacje. Bo czasami ciężko jest znaleźć jakieś informacje na temat jakichś sprzętów, jakichś tam instrukcji, nawet na stronie producenta, a zwłaszcza z tymi chińskimi tak jest. To są po prostu różne myjki, różne serie tych myjek. Jedne właśnie mają wylewkę boczną, inne nie. Tutaj jest opis tam wszystkich tych parametrów na wyświetlaczach. Co tu jest jeszcze? Tu z bliska pojedziemy. Gdzieś tu widziałem izopropyl alkohol, mi się rzucił w oczy. Ja sobie to przeczytam, zanim to odpalę, bo wiecie co, żeby było bezpiecznie. O, sweeping, czyli mają sweepujące jakieś. To trzeba rozkminić to. Może akurat nie ta, ale może mają jakieś inne. No to te, ja wiem, że te sweepujące zdecydowanie lepiej myją wszelkiego rodzaju części, narzędzia, co tam chcecie myć, nie? No, co jeszcze? Warte uwagi jeszcze jest chyba to, że tu jak mamy jakikolwiek płyn, no to jakby ten zawór miał przeciekać, warto to sobie do jakiejś miski wsadzić, wiecie, ten wąż gdzieś puścić. No dobra, co jeszcze? A, to jeszcze chciałem. To jest powtórzenie tej naklejki trochę, ale też jest napisane, że musi być podłączone koniecznie uziemienie, więc musicie to koniecznie sprawdzić. Kabel. Takim kablom trochę nie ufam, mam tester do takich kabli przyszedł, nawet do 1000 V będę mógł mierzyć stan izolacji. Czemu nie ufam? Ponieważ kiedyś w serwisie pracowałem, podłączyłem taki właśnie nowy chiński kabel do laptopa, trzymam stopy w butach i czuję, że coś po prostu się grzeje. Ja patrzę, ten kabel tak spuch, po prostu taka wielka bomba na nim, bańka się zrobiła z płonącego plastiku. Szybko wyłączyłem, no porażenie, może być jakieś tam zwarcie wewnętrzne, więc no na razie jeszcze te takie kable będę mierzył i odkładam go sobie na inny odcinek. Ja zastosuję kabel po prostu od komputera jakiś tu europejski, który znam. Takich gratisowych chińskich kabli po prostu nie lubię, nie ufam im. Dobra, ja muszę poczytać, no już chyba faktycznie zobaczymy się, jak będę to odpalać. Dobra, to jeszcze ciekawe smaczki z instrukcji. Ja tu sobie napisałem model, moc i wszystko, 2/3, o co chodzi? Bo po prostu jak mamy tą miskę, jest naklejona grzałka, żeby grzałka mogła grzać, musi być 2/3 wody, no bo inaczej grzałka będzie operowała w powietrzu i się może spalić. I tu właśnie to jest napisane, że jeśli grzanie jest potrzebne, woda powinna nie mieć mniej niż 2/3 wysokości, to się zgadza. Tutaj przy przeglądaniu zobaczyłem tak, że te niektóre myjki, gdzie to było, tu jest coś takiego, plus, jest jakaś tam seria ZX plus, ja mam chyba ZXS albo ZX, nie mam pojęcia. To można właśnie włączyć plus. Tu mamy też degas, czyli degazowanie. Tu jest sweeping degazowanie. ZXST, tu jest jakieś T. I tu mamy opisane tak. Jak należy to włączyć w każdym przypadku, jak włączyć grzanie w każdym przypadku, jak tam regulować moc, jak macie te pokrętła, to one tam są obkręcane i wciskane, żeby start-stop grzanie i start-stop ultradźwięki, gdyby były pokrętła. I właśnie tak, ZX plus, co robi plus? Wciśnięcie, dotknięcie plus, guzika plus powoduje zwiększenie mocy, aby usunąć ciężkie zabrudzenia, coś takiego, nie? Nie zaburzy to performance of the machine, czyli, no nie wiem,
wydajności maszyny nie zaburzy. Degas. Degazowanie działa tak, że maszyna działa przez 9 sekund i przez 6 sekund przestaje działać ultradźwiękami, żeby, no nie wiem, żeby nie było dużo pęcherzyków powietrza. Semi-wave w tej serii. Pół fali jest aktywne, aby po prostu obniżyć o połowę moc ultradźwięków, czyli one jest wtedy nie pełnym generatorem, tylko pół fali generatora, tak się domyślam. Tak to działa dla czyszczenia delikatnych obiektów. Ciekawa opcja. Sweep, no to właśnie, że delikatnie ona rusza częstotliwością i na przykład od 40 do 50, na przykład 2-4 kHz, tam chyba tak kojarzy. Właśnie tak sweeping, czyli no, operowanie zmianą częstotliwości, żeby maksymalnie co zrobić? A dobra, co to robi, sweepowanie? Że płyn do obiektu podpływa i się cofa, i cofając się zabiera syf, żeby maksymalnie umożliwić i no, zwiększyć wydajność mycia. Także to jest bardzo ciekawe, żeby po prostu ten syf, który wibruje przy ściance na przykład naszego mytego elementu, żeby właśnie się cofał, napływała świeża woda i żeby jakby odbierało ten cały czas myty syf. Także sweepowanie jest spoko. No i tu mamy te instrukcje tam jeszcze właśnie, jak może się nagrzać dana tam myjka do 80 stopni. Te mają jakieś tam automatyczne grzanie. Mamy wszystkie te modele wypisane. Jaką ja mam? ZX31, ja mam S, a tu jest T. To może chodzi, że to 6,5 litra, ok. Może chodzi o to, że T to jest ta na pokrętła, a S to jest ta elektroniczna. A, jeszcze było w instrukcji napisane, że ten panel nie jest odporny na kwasy i inne jakieś tam ciecze, dlatego jak się tu coś myje, operuje, dotyka rękami, no to, że może panel się zniszczyć albo gdy coś na niego wychlapnie. No także ma to sens, po prostu na kwasy i wszystko jest odporna, tylko metalowa część obudowy, no a panel dotykowy i ta naklejka cała niestety nie jest odporna. No także fajnie, że napisali, gdzieś to było, ale już nie pamiętam, gdzie to jest. Gdzieś tutaj? Nie pamiętam, nieważne. Ważne, że wam mówię. Dobra, idziemy działać. Ja już sobie założyłem wąż, skręciłem koszyczek, pokrywka, myjemy coś. Dobra, kochani, jesteśmy w kiblu, bo to najlepiej tu się robi właśnie takie rzeczy. Tu jest właśnie ta mniejsza myjka. Już wam powiem na plus. To, że ona ma z przodu włącznik. Ta ma niestety tutaj z tyłu. Tu o, właśnie tamten czerwony włącznik. Tu. Jeszcze nie podłączona do prądu, także spokojnie. Mam wyprowadzony do wiadra, no ten spust. Co jeszcze? Do tej próbowałem właśnie jakieś koszyczki do frytek dobierać, bo nie mam oryginalnego koszyka. Zrobiłem też taki pojemnik, ale to chyba trochę średnio działa, może za bardzo dotyka dna. Nie wiem, w powietrzu też na dwóch prętach z wycieraczki podwieszałem taki koszyczek, ale on jeździł cały te pręty. No, jakby ktoś z was coś wymyślił, jak tą myjkę skutecznie używać, to spoko. U nas jeszcze na 220 V, to jest stara konstrukcja, no ale tak po prostu tu ostatnio właśnie myłem te, co myłem? Do drukarki głowice. A teraz wymijemy sobie właśnie części samochodowe, które mi nie weszły do tej myjki, a chciałem je umyć. Idę po nie. Oczywiście nie mogę znaleźć w szpargałach i w kartonach, gdzie mam to wszystko do mycia przygotowane, a że się ściemnia i trzeba działać, słuchajcie, to jest listwa. To jest litwa wtryskowa od Prince'a. Tu jest ubrudzone takim kleistym czymś. Jakaś smoła, nie wiem co to jest. Zobaczymy, czy naklejka nam nie odejdzie. W środku jest taki syf z gazu, taki... Kurczę, nie wiem, czy to będzie widać. Włączę latarkę. Tu jest takie brązowe, może to będzie widać. Taki. No chyba widać, że jest taki brązowy osad. No chcę to tak dla beki po prostu wyczyścić, zobaczyć, czy takie smoliste... O, widzicie, jak to jest obrzygane tutaj? Zobaczymy, czy to zejdzie. Tu mam zakupiony taki płyn Sonic, po prostu tu jest tam napisane co jak tego używać, ale może nie będę tego używać. Zalejemy na razie płyn do mycia naczyń i wodę i tyle, i wodę z kranu. Zobaczymy, co tu się wydarzy, co się stanie. Mam nadzieję, że tego nie uszkodzę. Na razie sobie wrzucę tylko to, zalejemy do no, 2/3 wody albo 5 litrów odmierzę z baniaka. No i się tutaj pobawimy. Jeszcze miareczka, zmierzymy koszyk. Patrzcie, dół koszyka realnie ma 25 cm, bo oni podali tank size 30 cm. Realnie 25 w koszyku, zaraz zmierzę tą drugą, chyba 11 cm było, ale wam to pokażę naocznie. No sam dół koszyka 10 cm, ale jak tylko tą miareczkę dam troszeczkę wyżej, jak te śruby, no to już jesteśmy coś tam wsadzić, co ma, bo widzicie, no powiedzmy, że 11, 10,5, coś takiego. A wysokość koszyka...
no powiedzmy wysokość koszyka też koło 10. Bo ja myślałem, czy w tej myjce dam radę umieść na przykład reduktor LPG, chociaż połówkę jedną, potem połówkę drugą. No ale to do takich części nie wiem, co by tu weszło. Egier by tu wszedł, przepustnica może by tu weszła, chociaż nie wiem, czy by nie była za duża. No także jakby ktoś chciał, to takie prawdziwe wymiary koszyka. Dobra, ja już to wsadzam i myjemy to, bo ściemnia się. Dobra, mam taką miskę z taką miarką, niby 3 litry wody. No zalejemy te 3 litry, zobaczymy ile to jest te 3 litry w tej myjce. Nie wiem, czy tu widać. Koszyk ma jeszcze dwa oczka wolne. Dwa oczka koszyka są jeszcze w powietrzu, no a tu już jest zalane. Także jeszcze doleję trochę, żeby nie było i włączymy sobie tą grzałkę, zobaczymy ile ona bierze prądu. No i takie 4-4,5 litra i to jest, widzicie, ponad z pół centymetra ponad koszyk. No także 6 litrów tu chyba nie wlejecie, bo 6 to by pewnie było idealnie tak. Więc to też trzeba brać pod uwagę, nie wiem, czy one te parametry podawali gdzieś, czy nie. No ciekawe. No to teraz płyn do mycia naczyń, mam nadzieję, że to nie wykipi nam tu pianą. Starczy, a jak nie starczy, to z miecza. Spust się nam tam od powietrza, jeszcze nic nie włączałem. Tu chyba nie cieknie. Mam nadzieję, że nie. No chyba jest szczelnie, było słychać. No dobra, na dnie leży płyn, zrobi się zaraz piana chyba. No mam naprawdę nadzieję, że to nie wykipi. Przy włączonej myjce nie pogadamy. No ale idę po watomierz, zobaczymy ile prądu ona bierze. Przedłużacz, watomierz, okulary ochronne. I możemy odpalać. Jak to się odpala z tyłu? Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Żyje. Ustawiona 31 stopni. Czy ja lałem ciepłą? No, lałem taką dosyć ciepłą, więc wierzę w te 31 stopni. Włączmy grzanie. No, jest te 200 watów. 300 nawet. 400. 450. 400 watów maleje, ok. Rezystancja grzałki rośnie, bo się nagrzewa. Miała mieć 200 watów grzałka. Było ponad 400. No już spada do tych 200. Zaraz zobaczymy, jak to się uplasuje. Temperatura 30 stopni. Śmierdzi taką nową elektroniką, ten wentylator tam sobie chodzi. No, będzie tego. 200 watów, tak jak obiecali, jest. Przy jakim napięciu? Przy 240 voltach, czyli tak jak zwykle mam wyższe napięcie nieco w domu. No ale 200 watów jest ok. Wyłączymy sobie teraz grzanie. Ile bierze wentylator? 5 watów. 5 watów, całość elektronika z wentylatorem. Dobra, niech będzie grzanie 30 minut. Ja to włączę. Trzeba by wyłączyć grzałkę, żeby zobaczyć, ile ultradźwięki mają, bo przy włączonej nie pogadamy. Dobra, włączam. Uwaga, okulary ochronne. 3, 2, 1. Aż się zawiesił. 180 watów, tak jak miało być. Mówią prawdę. Dobra, co tu się wydarzy teraz? Co tu się wydarza? Strzelają bąbelki, ja mam oczywiście okulary ochronne. Czy powinienem to wymieszać? Chyba powinienem wymieszać ten płyn. Ale zobaczymy, no. Co tu samo się uda. 180 watów, jest ok. Z grzałką wszystko, 200 plus 180 to powinno być ile? Kurde, zaraz zobaczymy, ile to jest. Czekajcie, grzałka 200, 380, bierze 500, miało być 380, bierze 500, no ale jak grzałka jest zimna, zawsze bierze więcej prądu, jak żarówka, nie? Płynie przez nią większy prąd, wtedy się na przykład przepala, albo się zaświeca, ogrzewa i prąd się stabilizuje. No 400, miało być 380, ustabilizuje się. Temperatura 31, pół godziny ustawione, zobaczymy za te pół godziny, jak to będzie wyglądało. Ja to jeszcze przykryję, żeby to nie kipiało, ale uszy bolą. A dobra, nie wiem, czy wy mnie w ogóle słyszycie. Dobra, ile minęło czasu? Prawie pół godziny,
46 stopni, czyli tak jak mówiłem, trochę jakby więcej no, temperatury niż było ustawione, ale to normalne. Grzałka już jest wyłączona, 160 W pobiera, ultradźwięki pobierają 160 W. Tu mamy zużycie energii 0,11 kWh, także ile pół godziny kosztuje używania ultradźwięków? Chyba jest nieźle. Poczekam, aż to dojedzie do końca i wrócę tu już w ciszy, pogadamy. Dobra, myjka 46, teraz się chłodzi tylko, no to 4,7 W. Energia, power factor teraz jest tylko taki, mogłem sprawdzić power factor w sumie. Cost, o. 0,12 kWh, także na pół godziny grzania i ultradźwięku według mnie całkiem spoczko. Działamy 32 minuty już. Co tutaj jeszcze ciekawego w kosztach? No to po prostu to jest w kilowatogodzinach. Teraz power factor jest 0,4. Włączymy sobie... Aj! Bardzo wysoka sprawność, bardzo dobrze. Polecam. No i oczywiście grzałka też ma sprawność 1. Powinna mieć sprawność 1. A, nie da się, nie włączyłem. A, bo za wysoka temperatura niż... O, sprawność oczywiście 1. No to także po obciążeniu rezystancyjnym, jakim jest grzałka, tego się spodziewamy. No ale jakby nie każdy się musi interesować elektroniką. Właśnie, tą myjkę też testował Krzynol na kanale Krzynol Garage, także ja wam podlinkuję jego film, on tam mył sobie różne części samochodowe, to bardzo fajnie wyszło. No ja tu już więcej nie będę mył, nie chcę przedłużać tego filmu, to miał być szybki film, prezentacja myjki i pytania, jak tego używać, ale niech to się tam, wiecie, ja to wyłowię, niech to się ostudzi i pooglądamy sobie ten detal umyty. A tak to wygląda po wyjęciu. Ja to dwoma rękami wyjmę. Na dnie już nie ma żółtego, także chyba nasza piana, cała płyn do mycia naczyń się chyba wymieszał. Dajcie mi to wyjąć, opłukać i osuszyć. No dobra, osuszyłem to sprężonym powietrzem, nie chciałem tego niczym wycierać. Powiem wam tak, od zewnątrz czuć, że jest czyściutkie. Ta smoła, że tak powiem, ona cała nie zeszła, ale już ona nie jest taka brudząca, bo wcześniej ona na dotyk brudziła tak bardziej. Teraz zostały takie najbardziej klejące takie grudki. No to też wiecie, ja nie użyłem żadnego płynu, tylko płyn do mycia naczyń z wodą. Tu w środku, nie wiem czy to jest osad, czy to jest takie frezowanie plastiku akurat. Włączymy sobie latarkę. Oj, ciężko tu. Kurczę. Ja wezmę patyczek do ucha i tam pogmeram, powycieram, zobaczymy jakie brudy będą, czy nie będą. No i tutaj takie udało mi się wygrzebać. No ale słuchajcie, tu nie chodzi o to, ja nie pokazałem jak to myję, czy nie myję, bo ja wiem, że to na pewno myję, tylko no ja nie umiem tego używać, więc wy mi napiszcie jak tego dobrze używać. Ja wam chciałem po prostu pokazać co jest w środku, jak to działa, jak jest zbudowane. No, żebyście mogli sobie sami ocenić przed zakupem, albo jeśli was to interesuje, albo zobaczyć w komentarze jak się używa takich myjek. Ja nie wiem, muszę się tego nauczyć używać, także piszcie komentarze, co mogłem zrobić lepiej, co mogłem zrobić inaczej. Jakieś wasze rady, jakieś nie wiem co, sugestie. No i co? To by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. A ja się biorę za składanie tej listwy i montaż wtrysków LPG do Siriona po myciu ultradźwiękowym przez profesjonalistę. To będzie fajny film. Jak was takie tematy interesują, to szukajcie, obserwujcie na moim kanale, czekajcie po prostu na ten film. Będzie fajnie. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Może śmiasz się tu z ostro skrawami, działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.